Dzień dobry, witam w pięknych okolicznościach angielskiej przyrody. Bardzo słoneczny dzionek. Super, my się wybieramy w miasto. Wybieramy się w miasto, jedziemy do Crewe. Przynajmniej taki jest plan na tą chwilę, to może wszystko się zmienić, bo Arleta robi zakupy, tak Arletka? Tak. Arleta robi zakupy. Chyba trochę za letnio ubrana, nie jest wcale tak ciepło, jak wychodziłem z domu było 6 stopni, teraz jest prawdopodobnie około 12. Areta pyta, czemu pszczoły latają, bo jest ciepło, a ja robiłem wczoraj syrop, przedwczoraj syrop, więc pszczoły po prostu latają. Szyba nam dalej nie działa, ale jesteśmy na tropie jakiegoś kogoś, kto nam to może naprawić. Dzisiaj za kierowcę znowu robi Areta. Tak przynajmniej niedawno powiedziała, tak więc ja będę zajmował się tworzeniem tego vloga. Dla was jeszcze ostatnie rzeczy trzeba wyciągnąć gdzieś tam z domu i można za chwilę ruszać. Więc za chwilę wyruszamy. Jeszcze łyczek Sprite'a bez cukru. No, tak więc trzeba nam dalej nie działa oczywiście. Szukamy jakiegoś specjalisty. Kogoś znaleźliśmy, podobno jakiś Polak w Crewe naprawia, przyjeżdża pod dom i naprawia. Teraz tylko pytanie, czy to się będzie opłacało, bo wiecie, ktoś musi za przyjazd skasować. No ja myślę, że 150 funtów to tak lekko, a nowe drzwi kosztują 200. Więc nie jestem pewien, jak to się dla nas skończy. Muszę sobie odłożyć puszeczkę. Te klamki w tych samochodach bardzo ciężko chodzą z jakiegoś powodu. Tak już jest, pasy i klamki. Bardzo dziwna rzecz, ale dobra. Nie o tym ten vlog dzisiaj. Chociaż o wszystkim tak naprawdę, więc można mówić o wszystkim. Dzieciaki z tyłu już siedzą zadowolone, chociaż Oliwka nie za bardzo, troszeczkę nam dzisiaj popłakała. To z tego powodu, że jest niewyspana, więc nie chcieliśmy już, żeby szła godzinę przed wyjazdem spać, bo po chwili musielibyśmy ją budzić, więc wolimy, żeby teraz w samochodzie sobie usnęła. No i jakoś to tam będzie. Jaretka już idzie, gotowa. Gania się od pszczół. Chyba mój parfum czujący. Nie, powinny do parfumu lecieć chociaż, nie wiadomo. Dobra, lecimy w drogę i widzimy się już na miejscu. No i jesteśmy w Krużewnikach. Polacy żartobliwie nazywają tą miejscowość. Piękna pogoda. Tutaj możemy sobie zobaczyć przedmieścia, jak wygląda Crewe. Wygląda całkiem ładnie. Przedmieścia są nawet bardzo ładne. Ładne, dosyć drogie domki. Ale my jedziemy do centrum. A w centrum to wygląda już zdecydowanie inaczej. Tutaj już mamy takie osiedla, które mi się osobiście nie podobają. To już taka typowa angielska uliczka. W ogóle te domy tutaj, które widzicie, to jak z jakiegoś obrazka. Wszystko jednakowe, no. Zobaczcie, po jednej i po drugiej stronie drogi. No ładnie to wygląda, ale to jest już właśnie ten klimat taki nie mój, nie? Przez chwilę ponagrywam, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj też raczej nie mój styl zabudowań. Co to tam w oknie? Ktoś komuś murek rozwalił? Ale liści nawaliło. Prawdziwa jesień. Jakoś tutaj bardziej ta jesień zaawansowana niż koło naszego domu, nie? Klony puszczają pierwsze liście chyba. Znaczy zrzucają. Tutaj też tyły tych domów, których raczej nie lubię. Straszne, straszne korki dzisiaj z jakiegoś powodu, nie wiem. Co się dzieje przed Halloween, czy co? O właśnie, na lewo szlafroczek. Wczoraj mówiliśmy o piżamach na live'ie. Teraz pani w szlafroczku, ale w Anglii to całkiem normalne. Tutaj jeden z polskich sklepów, w których jest wiele. Dobra, teraz jakbyście pytali, jak zostawiamy samochód? Tak, z otwartą szybą. Dokładnie. No najlepiej byśmy samochód ze sobą teraz zabrali. Dzieci zabierzemy. No, tak to jest. Idziemy najpierw do nowego McDonalda. Do kibelka. Dobra, i naszą przechadzkę zaczynamy od Azdy. Tutaj też widzicie, są, trafiają się bezdomni i to dosyć często. Mordziaska też jest towarzyszący, ale to akurat dosyć
normalne wszędzie tak naprawdę w Anglii. I tutaj za chwilę dojdziemy do miejsca, gdzie tak naprawdę zamknięte jest wszystko. Nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, bo odkąd tutaj mieszkam, to nigdy nie widziałem, żeby cokolwiek tu było otwarte. Ale już dochodzimy do tego miejsca. I tutaj naprzeciwko mnie macie tak naprawdę wszystko zamknięte. Nie widziałem, żeby to było otwarte. Chyba, że jestem w jakichś niekorzystnych porach. Tak samo z tamtej strony. Niektóre mogą być zamknięte z tego względu, że jest niedziela. To raczej wygląda na coś, co jest zamknięte już od dłuższego czasu. To może nie być. Jednak to też jest zamknięte, bo jest do wynajęcia. Więc kolejny zamknięty biznes. To też jest chyba zamknięte, nie? Czy nie? To jest zamknięte. Tamto czerwone też jest zamknięte. To naprzeciwko jest zamknięte. To jest zamknięte. To, co wszystko pokazaliśmy tam wcześniej, też jest zamknięte. Tu nie jest piwnica. Polskie jedzenie. Nie wiem, czy to jest, czy jest otwarte, ale na pewno jakiś czas temu było otwarte. Znaczy budynek na pewno był otwarty, ale nie wiem, czy jest to, co tam było wcześniej. I tutaj mamy coś, co raczej też wygląda na zamknięte. Tutaj swojego czasu miała powstać jakaś galeria, z tego co pamiętam, ale chyba powstał tylko parking. No i tutaj kolejne zamknięte biznesy. To raczej wszystko się ukróciło po tym, jak COVID przyszedł. Tutaj widać, że wcześniej było zamknięte, ale ktoś chyba właśnie odnawia lokal, więc będzie otwarty na nowo. Niektóre zamknięte kurtyny nie oznaczają, że biznes jest zamknięty, po prostu jest niedziela i może być zamknięty. I tutaj ładnie widać przez to, że krzesełka, wszystko jest poustawiane, więc pewnie jest otwarte w normalny dzień. Tutaj w ogóle jest wybudowany parking. Z tego co pamiętam, miała być właśnie galeria jakaś. No ale widać, że teren jest jakby na coś przygotowany, ale no nie wiem, czy pod jakąś budowę, czy nie. Ogólnie znacznie więcej ludzi w Crewe niż w Stoke-on-Trent, jak byliśmy ostatnio. Jakby bardziej jest to centrum żywe. Mimo wszystko. Bezdomni, no wiadomo, to się trafia wszędzie. To jakby nie jest tutaj wina nikogo. Chociaż kogoś na pewno jest. No ale jakby nie można oceniać całkowicie tak miasta przez to, że gdzieś tam leżą bezdomni. A my się przejdziemy po tych kolorowych uliczkach. Teraz przejdziemy się w tą stronę. Tutaj widzę, że jest całkiem sporo zamkniętych lokali. I tutaj mówię, większość tych lokali, z tego co ja kojarzę przynajmniej, zamknęła się właśnie po COVID-zie. No i tutaj mamy kolejny biznes, który jest zamknięty, powybijane szyby. Tam jest wybita szyba, ale otwarty. Tutaj jest jakiś jubiler. Zamknięta kurtyna, ale podejrzewam, że w normalny dzień jest otwarty. Tutaj też ten sklep powinien być otwarty. Właśnie mogliśmy tu przyjechać w normalny dzień, wtedy byśmy mieli to wszystko troszeczkę bardziej rozjaśnione. Tyle, że problem jest polega na tym, że ja w ciągu godzin pracy nie mogę tu przyjechać. Ten budynek tutaj na pewno jest zamknięty, bo jest tabliczka, że jest do wynajęcia. O, tutaj JD, to też było jeszcze niedawno otwarte. Teraz już możemy zobaczyć, że jest zamknięte. I zobaczcie tylko na tej ulicy, ile zamkniętych. Tam mamy jeden na pewno zamknięty, tutaj jeden, drugi, trzeci i tam widzę, że wszystko zamknięte. Tutaj raczej kolejny zamknięty budynek. Jak widzimy, coś bezdomni sobie siedzisko postawili. Tutaj już drugi budynek pod rząd. Z tym, że to chyba jakiś remont jest? Nie, nie powiedziałbym. Jest kompletny bałagan. No ale kolejny zamknięty biznes. Tutaj wchodzimy na takie ścisłe centrum w sumie. Przejdźmy się w tą stronę. Tutaj wszystko wygląda na tym kawałku, jakby było otwarte. Nie widać jakichś zamalowanych szyb, ani niczego takiego, więc zakładamy, że wszystko jest w porządku. To kiedyś był McDonald's, już nie pamiętam gdzie. Chyba tu. Gdzieś chyba tu. Ale już go widzę, że nie ma. On został już zamknięty parę ładnych lat temu. Chyba jeszcze przed COVID-em, jak się nie mylę, ale nie jestem co do tego pewien. Naprawdę przechodzimy sobie jakby dookoła tego budynku. To jest to ścisłe centrum, które chcemy przejść. No i zobaczymy, co zobaczymy.
Tutaj mamy jakieś takie fajne miejsce, dużo jakichś sklepów, fajnie wygląda. Tutaj kolejny duży budynek na sprzedaż. My trochę zboczyliśmy z trasy, ale zaraz wrócimy. Jeszcze chciałem się gdzieś indziej przejść. Kolejny budynek do wynajęcia. Naprawdę w tym miejscu Polaków można spotkać na każdym, niemalże każdym kroku. Nie no, na każdym kroku, nie przesadzę. Takie bardzo polskie miasto. Tutaj mamy jakiś kościół, bardziej ruinę kościołu. Tam mamy oczywiście więcej pozamykanych biznesów. Dobra, i tutaj wracamy z miejsca, z którego zboczyliśmy. No i idziemy tam w tą stronę, zobaczymy, co się pozmieniało na tej uliczce. I zaraz tutaj sobie przejdziemy. Tam na wprost z pewnością jest biznes zamknięty, jak widać. Tutaj to już pokazywałem, ale z innej perspektywy. Tutaj czasami was zostawię bez komentarza, żebyście się mogli wczuć. Tutaj wszystko wygląda w porządku na tej stronie. No i tutaj chyba mamy też kolejny opuszczony lokal, nawet na pewno. No jest tego sporo. Biznesy się na pewno zamykają dosyć mocno. Dobra, przejdziemy się jeszcze w tą stronę i zawrócimy sobie za chwilę na tą uliczkę. Póki co będziemy zmierzać w tą stronę. Nie, Witor? Tutaj jest kolejny zamknięty biznes, to kolorowe. Jest tabliczka do wynajęcia. Tak więc też coś się zamknęło. Powiem wam, że brązowieje też kru. Jeżeli wiecie, o czym mówię. Dawno nie byliśmy, więc ja widzę różnicę. Tutaj gdzieś jednak jest więcej tych sklepów otwartych. Co jakiś czas sporadycznie. Jakiś lumpik. No i tutaj mamy kolejny zamknięty. I tu kolejny. Zawsze jak biznes zamknięty, to szyba już musi być pobita. Tutaj fajny parking zrobili kilka lat temu. I tutaj w tym miejscu jest na pewno czysto. Kruhol, dość znane miejsce. Tak, chyba dobrze mówię, Kruhol. Może się później nawet wybierzemy tam, ale tam zobaczymy na kawkę. Fajnie, bo to jest taki kompleks sklepów, w którym można zjeść pizzę, wypić kawę. No ogólnie można dużo rzeczy zrobić. Niemożliwe, że wybierzemy się do środka. My teraz wracamy jeszcze tam, żeby przejść takimi uliczkami. I za chwilę widzimy się z powrotem. No i tak, tutaj mamy kolejny jakiś zamknięty biznes. Ale my będziemy szli tą uliczką, tak Witorek? Musiałem dojść, bo zobaczyłem i musiałem się cofnąć. Tak więc, żeby nie było, że ja wybieram też jakieś brzydkie miejsca. Ja po prostu nagrywam to z perspektywy kogoś, kto wjeżdża do jakiegoś miasta, idzie do centrum i chce zobaczyć cokolwiek i jak to wygląda. Tam mamy na przykład padniętego szczura. Nie, ogólnie panuje tutaj dosyć duży nieporządek, ale to jest taka boczna ulica w centrum. No, powiedzmy, że to miejsce akurat najładniejsze nie jest. Ważne, że są kosze. Śmieci latają niestety wszędzie. Drogi. Drogi w Anglii też chyba troszeczkę wyglądają coraz gorzej z biegiem lat. Ale to może być tylko takie moje odczucie. Jeżeli wy to widzicie inaczej, dajcie znać. W takich zaułkach jest dość duży syf, jak widzicie. No, nie wszędzie, tam gdzieś bardziej centrum, gdzie ludzie chodzą, jest czyściej, ale tutaj jak już jest taka boczna uliczka, to ogólnie jest rozpierdziel.
No ciężko, powiem wam, że ciężko porównać. Nie wiem, wy mi dajcie znać, co sadzicie, które z tych miast wygląda lepiej. To znaczy Kruczy, Stockton Trent. Jeszcze parę lat temu bym powiedział, że Kru. A teraz nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Jest na pewno większe życie w centrum, więcej ludzi, więcej się chyba dzieje. Miasto, tak jak już wcześniej gdzieś powiedziałem, zbrązowiało. Jest policja. A ja powiedziałem brązowiało, dobrze, że nie zawrócili. Tutaj już byliśmy, ale takie robimy pętelki po prostu, żeby złapać wszystko i kręcić się. Tu kiedyś był parking podziemny, ja tak mi się wydaje, że on był z tej strony. Tam było właśnie zawsze mnóstwo bezdomnych. Ja podejrzewam, że jak tego parkingu teraz nie ma, to możliwe, że oni bardziej wylegli właśnie w centrum i gdzieś tam w tych ulicach błąkają, no ale gdzieś muszą. Tutaj nie wiem, co się buduje. I tak jak mówiłem, ja to pokazuję z twojej perspektywy. Przyjeżdżam, jestem nowy, przyjeżdżam do miasta i po prostu przechodzę przez centrum i mówię, jakie mam odczucia. No ale... O, jaka maszyna. Tutaj jest taki główny skwer. Właściwie to możemy sobie tam wejść, żeby to wszystko lepiej zobaczyć. Chodź sobie tędy pójdziemy, ale liście zobaczcie. Ładnie jest. Tak, jak się nie mylę, to właśnie tutaj w tą stronę był podziemny parking. Na którego miejsca teraz coś chyba budują. Nie mam zielonego miejsca, co? No, zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia, co? Nie zostawiaj pożywienia dla ptaków, tabliczka. Więc jakaś walka z gołębiami. Dobra, przejdziemy się tutaj dookoła. Tu jakieś chłyski zostawiły syf koło ławki. Zobaczcie, co się dzieje. Składam, że na co dzień tak nie jest źle. Że tak akurat dzisiaj tak trafiliśmy. Przynajmniej tak bym chciał myśleć. No ale powiem wam, że wrażenia ciut gorsze. Jeśli chodzi o porządek, to mi się tak wydaje, że troszeczkę gorsze niż ze Stockton Trent. Pod względem czystości. Tylko pod tym względem, póki co. Później wejdziemy prawdopodobnie do tego budynku. W ogóle w tamtą stronę mamy takie... Idę chodź tutaj. Mamy nowe centrum też. Tam raczej wszystko jest otwarte, też kilka biznesów się zamknęło. Wybierzemy się tam kiedyś indziej. Wszystko tętni życia, zobaczcie ile ludzi. To jakieś wydarzenie, to w ogóle jest teatr gdzieś. Nie wiem, czy od tej strony to się wchodzi, czy co, ale jest sporo ludzi. Oczywiście wszechobecne puby. W ogóle bardzo duże ilości Rumunów, Cyganów, ciężko mi powiedzieć. Ale całkiem sporo. Jesteśmy znowu przy piwnicy. Miejsce, w którym byliśmy wcześniej. No właśnie ciekawi mnie, jeżeli ktoś wie, dlaczego to wszystko tutaj jest zamknięte. Czy to po prostu będzie miało jakieś inne przeznaczenie, czy jest jakiś inny tego powód. Dajcie znać w komentarzu. Czy to co, wyszłaś bez niczego, nie? Póki co bez niczego, no. Ta charity shop, on też jest zamknięty? Tak. Też jest zamknięty? Ojej, on też jest zamknięty. Myślałem, że to jest od New Store Obelix River. No. No, niestety. Bo tak. Centrum też już się troszeczkę rozpada i już nie jest takie atrakcyjne. Tutaj szliśmy już, tylko z daleka widzieliśmy ten sklep zamknięty. To lump chyba, nie? Czy nie? To lump? Czy nie? Pełno lumpów. A tego już... Co? Tak, no tutaj dużo bardzo... Nawet jak już coś jest otwarte, to lump. Tutaj obok jest też zamknięte, tego jeszcze nie widzieliśmy. Tak więc no jest tego. Coś się dzieje. Coś się dzieje, że taka ilość sklepów jest zamknięta. Teraz tutaj są zamknięte kurtyny. Jakaś apteka, ale ona chyba jest czynna na co dzień. Tak. Już tutaj po drugiej stronie widzimy zamalowane te szyby. No to jest coś, co jest na pewno zamknięte. Nie? Wszystko powoli upada. To też z tego powodu, że po prostu biznesy... Większość ludzi korzysta z takich sklepów online. I to dlatego, między innymi. Jesteśmy jednym z centrów i też jest już Wilko zamknięte. Ale to mówi, że dawno, no ale jeszcze jak ja tu byłem ostatni raz, to było otwarte. Tutaj swoją drogą też jest opuszczona jakaś opuściony sklep, witryna pusta. Tutaj mamy kolejny w tej samej galerii sklep zamknięty. Widać, że witryna pusta. Arleta w międzyczasie wybiera jakieś zło dla dzieci. Może wypadnie, bo... Poczekaj.
wybierają sobie. Dobra, my już wychodzimy sobie z centrum. Do czego? Nie, do Wiema nie za bardzo. Ja chciałem iść do Kruchol. To w ogóle nie idziemy w tym samym. Musimy iść w tamtym kierunku. My w tym kierunku idziemy. Musimy wejść z powrotem. Wyszliśmy na zewnątrz sobie, ale to właśnie rozkmina powiększenie obrączki, bo jej nie pasuje na palca. Palec jej przytył. Nie, właśnie teraz bym zatrzymierzył. Teraz tak to może bym szedł. Mógłby wejść, no. No właśnie, tutaj już byliśmy wcześniej, a tutaj był taki market, ale on był zawsze otwarty. On teraz jest jakoś pozamykany. Nie wiem, czy te bramy były i były otwarte, czy co, ale nawet tam samochodem wjeżdżaliśmy do środka, nie? No tak, tak. To się to mnie dziwi. A my wchodzimy sobie teraz do... To jest, jak to się nazywa? Kruchol, czy nie? Bo ja zawsze się mylę. Chyba tak. Ale to mówi, że jak będzie napisane, to mi powie, ale fajne miejsce. Ogólnie jest wszystko. Takie przeszklenia. To też jest otwarte tak naprawdę od kilku lat dopiero. Nie jest coś, co jest jakoś długo. No chodź, tak to wygląda. Bardzo ładnie. Dookoła pełno sklepów. Ja się wiesz co, może tak na szybkiego przejdę, pokazać co tutaj jest. Przejdźcie, ja idę z tego. A bo dobra, nie. Ja się przejdę z tobą, wiesz? Jakbyście mogli zobaczyć, co tutaj jest. Od jedzenia. Picie. Chyba ubranie można kupić. Nie, chyba wszystko można kupić tak naprawdę. I tutaj to jest wszystko z dwóch stron. Tutaj się nabombać można. Jak? Tak więc jest fajnie. Ja bym poszła tam, gdzie te białe krzesła były, gdzie bardziej usiąść. Bo tutaj mam tu łapkę z nimi. O, pizza i to robiona od ręki. Nie odmrożona. Wszystko jest, tutaj jest główne wejście. Tutaj można sobie usiąść, fajnie. Fajnie to zrobili, trochę się zmieniło. Też od ostatniego naszego tutaj pobytu. Tutaj nie byliśmy aż tak dawno, nie? No. Klimatycznie dużo miejsca, przeszklone, doświetlone naturalnym światłem. Stolików brud. Z tym, że większość zajętych, nie? Niestety. No, tu zawsze jest dużo ludzi. Nie? Fajnie to zrobione, tak stylowo. Przejdziemy sobie. Można tu iść do jakiegoś białego stolika. Tak, zaraz sobie stolik zajmiemy. Tutaj są stoliki, nie? Możliwe, że jeden z tych. A jeszcze chcę się dookoła przejść, żeby pokazać, jaka fajna łeczka. Wina, sery, cheese corner. Zobaczcie, jaka fajna beczka. Chyba do nalewania wina, zakładam. Super. Tu mamy nie orzeszki, nie orzeszki. Fajnie. Jakieś warzywa. Tak to wygląda. Zobaczyliśmy, że ktoś telefon zostawił, ale nie wiem, czy ktoś zaraz niego zgłosi, czy nie. Ktoś sobie tak zajął stolik. Może ktoś sobie zajął stolik w ten sposób. Dobra, wysyłamy Arletkę po kawkę. To ja chcę latę. Duże, nieduże. Tu mamy w ogóle jakiś kibelek, żeby pójść, nie? A jest tam kibelek, faktycznie. No. To co, lecisz? No. Ale widzicie, właśnie crew dzieli na pewno od Stockton Rent tym, że tutaj jest zdecydowanie życie. Arletka kupuje coś dla Wiktora. I wraca nam Arletka z lodami. Takie wielkie lody? One się na pół rozwalają. Mówię, to dajcie to jedno, ten kubeczek taki, nie? On jest ekstra płatny. Ma, jakiego masz wielkiego loda, Wiktor? Wiktor, uważaj, no zaraz mu spadnie. No, uważaj, Wiktor. Arletka nam przyszła właśnie z kawką. O, jaka ładna. Dobra, i opuszczamy to piękne miejsce. Fajnie. Fajne letanie? Fajne takie miejsce. Pod dachem. W Anglii akurat to duży plus. Pewnie większość z tych biznesów, które widzieliśmy wcześniej i są zamknięte, mogły się właśnie przenieść tutaj. Tak więc to może też być powodem. No ogólnie zabieramy rodzinkę i co, uciekamy chyba do samochodu już, nie? Tak więc zwiedziliśmy dzisiaj trochę miasto, zwiedziliśmy to dużo powiedziane. Wy w komentarzach koniecznie dajcie znać, co waszym zdaniem wyglądało lepiej, Stockton Rent czy Crewe. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku Arleta, nie? Chyba wszystko. Do zobaczenia, hej! I got a call from my friend, saying the concert